Dzień dobry, Mateusz Bendz, zapraszam na najnowsze wieści ze świata sportu. W niedzielę KGHM Zagłębie Lubin rozegra kolejny pojedynek w ramach PKO BP Ekstraklasy. Przeciwnikiem Miedziowych będzie najlepiej spisujący się beniaminek sezonu, czyli Widzew Łódź. Miedziowi są niepokonani od 5 spotkań, jednak w tej serii przeważają remisy. W niedzielne popołudnie drużyna będzie chciała zgarnąć pełną pulę. Drużyna, która powstaje jako beniaminek, sprawia dużą, można powiedzieć, no jest taką niespodzianką, takim czarnym koniem, która dobrze sobie radzi, dobrze punktuje. Myślę, że jest organizacyjnie dobrze poukładanym zespołem, potrafią atakować wysoko, potrafią nisko się bronić, skutecznie wyprowadzać groźne kontry. Mamy ich przeanalizowanych, no nie chciałem tutaj się rozwodzić, też myślę, że drużyna taka młoda, głodna i na pewno trzeba dołożyć, wznieść się na wyżyny, żeby zgarnąć 3 punkty. Tak jak powiedziałem, tam trzeba pokazać charakter. Myślę, że przez ten okres, który byłem w Widzewie, wiem, co to jest charakter widzewski. Myślę, że dużo mam z tego charakteru. Także na pewno nie jedziemy tam tylko rozegrać mecz, czy nie przegrać, a jedziemy z nastawieniem, żeby wygrać na tak trudny teren, na tak gorący teren, ale myślę, że po to się jest trenerem. Warto być trenerem, piłkarzem, żeby rozgrywać takie mecze w takiej atmosferze. To jest naprawdę fajne przeżycie, fajne wyzwanie. Praktycznie wiemy, że tam już dawno wyprzedane bilety. Spotkanie z Widzewem Łódź rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15. Dom Stowarzyszenie Siedliska świetnie wszedł w rozgrywki klasy okręgowej i w ubiegły weekend pokonał Konfeks Legnica 1-0. Beniaminek od początku sezonu spisuje się bardzo dobrze i wyniki pokazują, że zależy im na zostaniu w tej klasie rozgrywkowej. Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. W końcu byliśmy drużyną zdyscyplinowaną, poukładaną. Każdy walczył za każdego i zaprezentowało fajnym zwycięstwem. Drużyna Konfeksu postawiła się wysoko. Widać było, że sąsiedzi z tabeli. Udało się i przede wszystkim też go w klasie naszego bramkarza. To, co dzisiaj był urodzinowy mecz, połapał, to szacun. Brawo dla siebie. Dębowi po 9 kolejkach są na 5 miejscu w tabeli. W najbliższy weekend zmierzą się z Zawiszą Serby. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.